Ziemniaczko! Z tej strony? Perka, Lazerka. Nowy rok rozpoczynam od gry Escape the Red Huggy Wuggy Obby Parkour. I powiem wam tak, najbardziej zaciekawiła mnie ocena tej gry. Dlatego zaraz ją sprawdzimy i zobaczymy, czy rzeczywiście jest taka słaba. Zachęcam też was do zostawienia przycisku subskrybuj na moim kanale, najlepiej z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili żadnego nowego filmu. No i koniecznie też zostawiajcie dużo łapeczek w górę. A teraz zapraszam do gry. Wow, zobaczcie, zrespiło mnie na jakimś obrotowym, świętym checkpoincie. No i jesteśmy chyba w fabryce zabawek, tylko tutaj jest jakiś podrobiony Huggy Wuggy, bo jest cały czerwony. No chyba, że wpadł, nie wiem, w wiadro farby i dlatego jest taki przebarwiony. I to jest taki jakby trochę parkour, więc nie możemy pewnie dotykać tych czerwonych tutaj prętów albo desek. Ciężko trochę, wąsko bardzo tutaj jest, nie? Ale tam mamy kolejnego świętego obrotowego checkpointa, więc musimy się tam przedostać. Cyk, cyk. Patrzcie, jak dobrze... No, chciałam powiedzieć, że mi dobrze idzie. I co? I lipa. To nie będzie takie łatwe, bo tutaj bardzo mało miejsca jest. Dobra, trzeba się skupić. O, i na pewno to przejdę. Na pewno. Ja jestem bardzo dobra w parkour. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, nie jestem dobra w parkour, ale obiecałam, że stanę się lepsza. Dlatego muszę dużo ćwiczyć, żeby być lepsza od... chociażby Adriana. Nie no, ja chyba tutaj szału dostanę normalnie. Ja chyba tego nie przejdę, nie? No ile ja już razy tutaj się zabiłam, to nie zliczę. Raz. No ta gra już mnie do szału doprowadza! Napiszcie mi w komentarzu, jakie macie postanowienia na nowy rok, bo moim postanowieniem było mniej nerwów. Więcej uśmiechu, mniej nerwów! O! No nie wierzę po prostu. Jak nie, to ja zaraz jakiś latający dywan sobie kupię, żeby to przelecieć, bo... No nie wierzę, że ja z takim czymś nie mogę sobie poradzić. Dam radę. Ach, zobaczcie, już nie tak niewiele. O nie! Ja już chyba rozumiem, dlaczego to tak nisko oceniane jest. Bo każdy chyba tu się zdenerwował i po prostu wyszedł z tej gry, zostawiając łapeczkę w dół. No mogli tutaj ciut więcej miejsca zrobić, no ale dobra. Nie każde jakby obby musi być łatwe do przejścia. Proszę. No już myślałam, że znowu padnę, nie? Teraz nie wiem, czy się ruszać. Dobra, dam radę. Jezu, udało mi się nareszcie! Ja naprawdę, ja chyba to z 5 minut tutaj przyspieszyłam trochę ten materiał. Ja sądzę, że ktoś tutaj zrobił tą mapkę, tutaj, to, chociaż ten pierwszy stage, żeby ktoś mógł kupić za 15 robuxów przejście. Ale ja nie kupiłam, ja to przeszłam. Jezu. A miałam się mniej denerwować. Fajnie zaczęłam nowy rok. No dobra, zerknijmy, co mamy dalej. Tutaj co w ogóle jest? To są jakieś zabawki. Candy Cat i jakiś Boogie Bot. Okej. Okay. Tam już nic nie mamy, więc idziemy tutaj do tego korytarza. A to nie jest ten korytarz taki, co on nas gonił, ten Huggy Wuggy pod koniec gry? Mam nadzieję, że tutaj nie będzie nas gonił. Nie, dobra. Jest na swoim miejscu ten podrabiany Huggy Wuggy czerwony. Ej, tu jest prościej. Zawsze jak mówię, że jest prościej, to trafiam na sam początek, więc... Ale tutaj trudno jest. O Jezu, tak ciężko, nie mogę tego przejść. O Boże, ledwo mi się udało to przejść. Trzeba tak mówić, widzicie? To jest taktyka. Ej, patrzcie, tu jest Huggy Wuggy. A co jak wejdę w niego? Ej, nie mogę w niego wejść. Ale go zrobili też takiego czerwonego, ale jaja. Co za podróba. Nie, nie można tam niestety wejść. Więc idziemy w tą stronę. Ale widzicie? Specjalnie ten pierwszy stage jest zrobiony po to, żebyście wydali roboxy. Więc trenujcie swoją cierpliwość. Mi się prawie skończyła, ale dałam radę. Hop, hop, hop. Dobra, jest. Kolejny. Teraz tutaj to są jakieś dziwne te... A to wystarczy przeskoczyć chyba, tak? Easy. No to tutaj jest prościej. Dobra, teraz idziemy tu! Oj, to jedzie tutaj. Dobra, jak to przejść? Ej, to jest cięższe już! A nie można na to skakać, dobra, mam radę.
A może tak i na dwa? Nie, tak też nie. Mm. O, 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 dobra, mam. Nie, jednak nie. Naprawdę tu można przejść bokiem? Dobra, próbujemy przejść bokiem, zobaczcie. Haha, ale cheaty. Cheaty, cheaty. Werki, aferki. No i widzicie? Ze mną możecie to przejść. Uuu, tutaj jakaś la... Ło Jezu, a jak skoczę, to co się stanie? Wii. Myślałam, że jakieś lepsze efekty, a w ogóle moja postać nie rozpada się. No i średnia ta mapa. Zawsze było takie uch i się rozpadałam, a teraz nie ma. Pewnie nie można tego dotykać. A można przejść... A nie można dotknąć poręcz nawet? Można. A jak tak? Nie, tutaj też... A zobaczcie, bo pewnie dużo ludzi wchodziło na poręcz i unikało tego czerwonego, ale tu już pomyśleli twórcy. Dobra, mamy kolejny checkpoint. A tutaj chyba nie możemy tego czerwonego dotknąć. Oj, tu mało miejsca mamy. No, halo, przecież nie dotknęłam! To tak na jedną stópkę tylko tutaj trzeba wejść. O, to sobie weszło. O, na jedną stópkę, na jedną stópkę. Tu będzie ciężko trochę. Oj, dobra, jest, żyje. Tu. Okej. Easy. Zobaczcie. Tu już prosto. Tamten pierwszy poziom bardzo ciężki był. Tutaj Deluxe Rainbow Magic Carpet, czy jakiś dywan tęczowy za ile on jest? 150. A nie chce mi się na takie słabe obi tutaj wydawać pieniędzy. W sumie na żadne nie wydawałam praktycznie. Ale na to mi się nie chce, bo jest naprawdę słabo oceniane i ja się nie dziwię tym ludziom, że oceniali tak słabo to obi. Bo no trochę ktoś, kogoś tutaj fantazja mocno przyniosła. A tutaj co, Squid Game? Nie mogę wybrać... A jak na to wskoczę? A widzicie, czyli Squid Game mamy, dobra. Hop, hop, aha. To sobie wskoczyłam, tak, tak. Które teraz wybieracie? Prawe czy lewe? Ja biorę lewe. O, widzicie? Teraz tamto. Teraz to? No nie, ja w ogóle chyba nie zapamiętałam jak teraz. Tak, tak, tak. Przeszłam. Dobra, idziemy dalej. Tutaj co mamy? Co to w ogóle jest? I co, ja też tu mogę bokiem przejść sobie? Albo i nie? Oj, nie, zacięłam się! O nie! Gdzieś wlazłam i się zacięłam. O, ale się odbagowałam. A po kartonach mogę wejść? Oj, chyba nie. W ogóle ciemno tutaj jest. Czemu tu światła nie ma? Aj! Znowu to samo. Hop, hop, hop. Dobra, jest. I co tu mamy? Teraz mamy jakieś trzy... Ej, tam jest Huggy Wuggy! Ty, do którego nie mogę wejść. Co? A o co tu chodzi? Czemu tu to mogę... Aha! Czyli dwa są prawidłowe, jedno jest nieprawidłowe, bo ja tu wlazłam w zielone i wlazłam w to. Okej. Okay. A tu nie można sobie podejrzeć tak z boku? Albo i nie. No teraz w to wejdę. Co to za durna mapa tutaj jest? No ja nie wiem teraz w którą stronę iść, chyba w tą, tak? O, 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 ktoś poszedł pierwszy. Dobrze. Bierzemy tak. Dobra, ten też jest prawidłowy, super. Ja teraz do czerwonego idę. To sobie wlazłam. Do zielonego. O, zielony był dobry. Tutaj o co chodzi? Nie można trawy dotknąć? Nie można, więc trzeba skakać po tych drewienkach. Oj! No co się stało? Przecież nie dotknęłam trawy. O, 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 o. Tutaj. A, czyli tego nie możemy dotknąć. O Boże, co tu się dzieje? Dobra, jest, jest, jest. A nie można by było tego jakoś obejść tutaj bokiem? Nie, ktoś zrobił tak celowo. Tu mamy skakankę, no dobra. Oj, oj, to lubię akurat. I mi nogi obcięło, no nie. No, nawet nie zaczęłam. Ajajaj. Nie, tutaj trzeba chyba jak najbardziej boczkiem iść, żeby to przejść. Naprawdę? Chwila, moment. Jak to się stało, że na początku mi dobrze to poszło? Czyli najlepiej bokiem tu iść po prostu, o. Bo to nie sięga praktycznie. No i to mi się podoba. Tu to jest łatwo tam. Co to jest? Co to jest w porównaniu z tym pierwszym stage'em? Nic. Paint yourself. Dobra, ja chcę na żółto. Jestem żółta, jak banan. Banda bananowców, banda bananowców. A czy to już koniec jest? Co? Naprawdę to już koniec? Bez jaj. A to co to jest? Red Path?
Nie, nie gadajcie, że to jest naprawdę koniec. Ale jaja. Już rozumiem, dlaczego to obi miało tak słabe opinie. Po pierwsze, jest za krótkie. Po drugie, ten pierwszy stage jest ciężki do przejścia. I dużo osób po prostu wychodzi i zostawia łapeczkę w dół. Ja oczywiście z tą opinią się też zgadzam. Gra jest totalnie do poprawy lub do przedłużenia. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym obi. A ja Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!